Ze względu na nieprzemyślane decyzje dotyczące modernizacji linii kolejowej na terenie miasta Katowice oraz ze względu na brak rzetelnych analiz ekonomicznych istniało realne ryzyko wyburzenia blisko 100 w większości nowo wybudowanych budynków na terenie dzielnicy Podlesie w Katowicach. Samorząd katowicki nie informował rzetelnie mieszkańców o wszystkich planach dotyczących modernizacji linii kolejowej E65 w Katowicach. Dzięki współpracy naszej społeczności, stowarzyszenia, które chroni Podlesie i Zarzecze i współpracy z panią poseł Ewą Kołodziej udało się ochronić przed wyburzeniem ponad 100 domów w Podlesiu. Wyburzenia miały być konsekwencją przebudowy torów kolejowych. Mamy nadzieję, że te wspólne nasze działania doprowadzą do tego, że Podlesie i Zarzecze będzie piękną dzielnicą mieszkaniową Katowic. Dzięki moim staraniom nie dopuściłam do wyburzeń nowo powstałych domów w dzielnicy Podlesie w Katowicach. Nie chciałam dodatkowo narażać budżetu państwa na wielomilionowe straty z tytułu odszkodowań za wyburzenie tychże domów. Chcieliśmy bardzo, bardzo podziękować pani poseł Ewie Kołodziej, że dzięki jej licznym interwencjom i spotkaniom możemy mieszkać w naszym nowo wybudowanym domu i dzięki niej nie został po prostu wyburzony przez to, że miałaś tutaj kolej. Bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałam bardzo podziękować pani Ewie Kołodziej oraz stowarzyszeniu, że działało na rzecz tym, że mogę dzisiaj spokojnie mieszkać w swoim domu, spokojnie spać, nie muszę się martwić, czy mój dom za rok będzie jeszcze stał, czy nie. I bo państwo sobie nie wyobrażają, ile problemów jest, żeby znowu wybudować cały dom od podstaw, łącznie z pozwoleniami i z wszystkim. To jest wiele nerwów i nieprzespanych nocy, a dzisiaj nareszcie mogę spokojnie spać. I za to serdecznie dziękuję.